maszyny kuźnicze, które znajdują się obecnie w sali warsztatowej w Zespole Szkół Technicznych w Ustroniu, już za niedługo trafią do tamtejszego muzeum jako eksponaty techniki hutniczej. W środę 14 lipca w murach ZST maszyny uruchomiono po raz ostatni. Ten pokaz zafundował obecnym na spotkaniu długoletni pracownik Jan Legierski. Pracuję tutaj już od 1990 roku. Tutaj. Tutaj w tym miejscu? Tak, tak. Tutaj właśnie na... Bo kiedyś pracowałem w kuźni Ustroń, a później potrzebowali tu za ślusarza, za mechanika. No i później tu przeszedłem w 90 latach i także obecnie jestem na emeryturze, no ale jeszcze dorywczo pracuję na pół etatu, jeszcze do czerwca miałem umowę, także... Łezka się pewnie kręci wokół, co? Na pewno, jest to pewien sentyment i... No, ale dobrze, że jeszcze tak człowiek się czuje na siłach, że jeszcze może coś pokazać. No właśnie, te wszystkie maszyny, które tutaj są, one działają. Tak, tak, tak. Wszystkie właśnie są na chodzie i one będą przeznaczone do muzeum i także, no tam później już chyba będą w stanie spoczynku, ale tak jeszcze są na chodzie i do, bo kuźnia była jako tutaj produkcja to 2012 roku, do 2012 roku. Później już, no 9 lat już jest nieczynna. Ruch był, nawet na dwie zmiany tutaj pracowali. Uczniów było dużo. Na całym warsztacie chyba było, w tych czasach jak tu chodziłem do szkoły, to około 400 uczniów było na praktykach. I w technikum i w szkołach zawodowych. Zabytkowe maszyny oraz urządzenia to kawał historii. Warsztaty szkolne działające w budynku ZST w Ustroniu w całości zostały wyposażone przez kuźnię Ustroń, a inicjatorem ich powstania był Jan Jarocki, zarówno patron Muzeum Ustrońskiego, jak i branżowej szkoły pierwszego stopnia ZST. Kiedy jeszcze byłem wicestarostą, toczyliśmy ciężkie dyskusje, co dalej z tą szkołą, ponieważ była to wtedy, co pan przewodniczący doskonale pamięta, była wtedy szkoła o najwyższych kosztach kształcenia i szkoła ze zmniejszającą się ilością młodzieży. Wtedy była to decyzja zarządu społeczna, w ogóle nie oparta na ekonomii, że zostawiamy tą szkołę, kształcimy dalej młodzież w tych zawodach kuźniczych, jako że była to wtedy ostatnia szkoła kuźnicza na pół Polski, o ile prawie, że nie na całą Polskę. Nie było tych szkół. No niestety czas nieubłaganie zmierza dalej. W tej chwili chętnych praktycznie w ogóle już nie ma. I patrząc jeszcze na to, że powiatowi udało się pozyskać kilka milionów na remont tej szkoły, właśnie tych obiektów, na gruntowne remonty, no to decyzja jednak zapadła, że tych maszyn nie będzie, czy tej części kuźniczej nie będzie, natomiast szkoła będzie dalej pełniła swą funkcję. To miejsce jest miejscem, bo właśnie w Uciepiance. A budynek muzeum, który znajduje się obok, był miejscem zarządu. Więc to miejsce nierozerwalnie związane jest i z historią Ustronia i również z uzdrowiskiem w taki sposób, że z hutnictwa w zasadzie wyszły pierwsze konfile żużlowe i tak powstało ustrońskie uzdrowisko. Więc jest to jakby w genach zapisane. Ja się bardzo cieszę, że to miejsce będzie mogło w jakiś sposób dalej żyć. W zasadzie kilkanaście metrów dalej przy skansenie, który rozbudowujemy stale. I bardzo serdecznie dziękuję panu staroście i zarządowi powiatu za podjęcie takiej decyzji, w mojej ocenie bardzo słusznej i dla Ustroniaków bardzo ważnej. I za tą decyzję o skierowaniu pod obrady ewentualnej formuły sprzedaży działki, która znajduje się za muzeum, do poszerzenia tego skansenu. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik-Telesz.